Asus jest firmą, która nie boi się grać formą i wprowadzać kolejne innowacje do swoich produktów, choćby inni uważali, że są szalone. A niewątpliwie szalonym zdaje się być zastosowanie dwóch ekranów w laptopie. Właśnie tak jest w Asusie Zephyrus Duo GX550, o którym dziś Wam trochę opowiem, skupiając się głównie właśnie na jego znaku rozpoznawczym, to jest drugim ekranie. Być może wydawało mi się to śmieszne, ale dzisiejsze wideo postanowiłam rozpocząć od pokazania Wam sposobu otwierania pudełka, w którym sprzedawany jest testowany dziś sprzęt. Już ono samo zdradza, że nie mamy tu do czynienia z kolejnym zwykłym laptopem i doskonale też z nim koresponduje. Projekt Asusa jest zdecydowanie intrygujący, co sprawia, że warto przyjrzeć mu się z bliska. Już samo otwarcie klapy ze Duo zdradza, z czym mamy do czynienia. Otwarciu konstrukcji towarzyszy bowiem automatyczne podniesienie dodatkowego ekranu, który znajduje się tuż nad klawiaturą. Szalone? Oj tak. Genialne? Być może. Użyteczne? Zdecydowanie. Zacznijmy jednak od głównego ekranu, bo to jednak wciąż właśnie on będzie przez nas wykorzystywany najmocniej. Asus Zephyrus Duo został wyposażony w ekran IPS o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości w tej testowanej konfiguracji 3840 na 2160 pikseli. Ekran jest matowy i niedotykowy. Drugi ekran również został wykonany w technologii IPS i ma przekątną 14 cali oraz rozdzielczość 3840 na 1100 pikseli. Jak można wykorzystać to połączenie podczas standardowego użytkowania Zefirusa Duo? O tym za chwilę. Czas przyjrzeć się ustawieniom dodatkowego ekranu. Możemy bowiem sterować jasnością wyświetlacza niezależnie względem głównego ekranu, ustawić domyślny rozmiar okien, czy nawet grupować aplikacje, które mają otwierać się po kliknięciu jednej konkretnej ikony. Doprawdy świetna sprawa. A jak przeciągać wybrane programy na dolny ekran? Bardzo prosto, zawsze pod ręką jest specjalne menu ekranowe, które pozwala automatycznie przerzucić treść na dodatkowy wyświetlacz lub od razu go tam nawet przypiąć. Co więcej, w zależności od obszaru, w który przeciągniemy wybrany program, otworzy się on na jednej trzeciej połowie lub całym ekranie. A jakie scenariusze wykorzystania dwóch ekranów mogę przywołać? Cóż, wbrew pozorom jest ich cała masa, ale skupię się tylko na wybranych przykładach, które dobitnie pokazują, że taka konstrukcja ma sens. Ostatnio nagrywam sporo wideo, które muszę zmontować i wrzucić na kanał tabletowo na YouTube. Gdy przyszło mi edytować moje nagrania na Zefirusie Duo, od razu przeniosłam ścieżkę montażową na dolny ekran, tak by podgląd materiałów mieć na głównym. To naprawdę świetna sprawa. Standardowo bowiem podgląd byłby dużo mniejszy, bo tak zwany timeline zabrałby ogromną część przestrzeni roboczej. No tak, to ja mogę pracować. Gdyby przyszło mi do głowy trochę pograć, bo w sumie dlaczego by nie, na głównym ekranie odpalam tonego hołka pro skater, a na dodatkowym, w zależności od pory dnia, w ciągu dnia Discorda redakcyjnego i statystyki portalu w dwóch oknach obok siebie, a późnym wieczorem program do wyboru trybu chłodzenia pracy czy monitorowania temperatury. Podczas standardowej pracy biurowej, bo i przecież do tego można wykorzystać zefirusa Duo, bardzo często korzystałam z połączenia na dolnym ekranie feedli Spotify lub YouTube'a i Messengera. Czasem dochodziła też trzecia aplikacja, w zależności od potrzeby chwili. Rozpoczynając przygodę z Zephyrusem Duo od Asusa, nie ukrywam, byłam dość sceptycznie nastawiona. Po jakimś czasie z nim spędzonym stwierdzam jednak, że zastosowanie dodatkowego ekranu, który w dodatku pochylony jest w kierunku użytkownika, było świetnym pomysłem. Cieszę się, że Asus nie boi się eksperymentować. Właśnie dzięki temu na rynku pojawiają się takie projekty jak ten konkretny. A jeśli chcecie zapoznać się z pełną recenzją Asusa Zephyrus Duo, taką popełnił dla Was Andrzej na portalu tabletowo.pl. Link do tekstu znajdziecie oczywiście w opisie niniejszego materiału. Ja natomiast muszę przyznać, że bardzo lubię takie projekty i bardzo się cieszę, że mogłam na jego temat nagrać dla Was to wideo. Mam nadzieję, że Wam się podobało, jeśli tak zostawcie oczywiście łapkę w górę i komentarz. No a to tyle ode mnie na dzisiaj, trzymajcie się, miłego dnia, cześć!